Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 40 odcinku z gry Margonem. Moi drodzy, znajdujemy się na świecie Teravel i mam dzisiaj dla Was taki eksperyment, luźny eksperyment, a mianowicie kupię sobie dzisiaj broń na poziom <laughs> Oj, wybaczcie po prostu, już mnie, wow, ta ma w ogóle całkiem Całkiem fajne statystyki, no ale 50 e, milionów to ja niestety nie mam, a, a szkoda, bo w sumie jest całkiem dobra broń, a dopiero teraz ją zauważyłem. Kupimy sobie dzisiaj taką broń, jest to broń, która zadaje obrażenia od głębokiej rany, no i sprawdzę, czy, czy lepiej się expi z głęboką raną, czy z bronią, która, e, która ma takie obrażenia, że tak to na czysto, tak jak ta tutaj. Możecie sobie zobaczyć, moja broń pomocnicza aktualnie, zaraz je sobie porównamy, tylko pozwólcie, że ja sobie tylko na szybko skoczę do kwiecistego. Do z tego przejścia. Gdzie ja to w ogóle mam? Gdzieś tu jest zwój. Nigdy tych zwój nie mogę znaleźć. To jest jakaś masakra. Czekajcie, gdzie jest ten zwój? A może mi się skończyłem, może nie kupiłem. O nie, o nie, dobra, są. Już się przestraszyłem ogólnie. Tak jak tam widzicie, heroiczne miotełki, no to mi wypadły właśnie z Atali, dlatego farcik, farcik się do mnie uśmiechnął. Powiem właśnie takie heroiczne miotełki wypadły, więc jeżeli będę sobie szukał Atali, no to mam znaczy mam bardzo łatwy sposób, żeby dostać się do Tristam, gdzie ona się właśnie pojawia. Dla osób, które nie wiedzą, Atalia to, to jest Heros. Ok, sprzedam sobie troszeczkę itemków. Ona ma 157 poziom dla osób, które to interesuje. Sprzedam sobie tylko itemki, które zdobyłem X5. Zawsze to jest troszeczkę grosza. No a my, jakby na to nie patrzeć, przed chwilą wydaliśmy jednak te, wydaliśmy jednak te Eee, ile to, ile, ile myśmy wydali? Już, już mi wyleciało z głowy eee, te 14 milionów na rzecz eksperymentu, po prostu jestem ciekaw, czy lepiej mi się będzie eksperyment z głęboką raną, czy jednak z takimi czystymi obrażeniami, że, że tak to my, no bo jeżeli... Em... Możecie teraz tak, możecie zobaczyć zresztą. Czekajcie, czy ja, czy ja na pewno sprzedałem wszystko? Ogólnie, udam się jeszcze też do depozytu, tak mi się wydaje, bo chcę to wszystko uporządkować, bo im więcej mam miejsca w ekwipunku, tym wiecie, więcej, więcej po prostu mogę itemków zdropić i tym rzadziej muszę chodzić do tuni, co również jest dosyć... O, tu już widzę, że tego nie sprzedałem. Co również jest dosyć istotne, ponieważ nie lubię tam latać co chwilę, tak po prostu praktycznie, praktycznie moc. Okej, okay, to pierścień wali również no ten heroik no również nie po, powinien już być w depozycie hmm, właściwie nie wiem czy dla, po co ja to w ogóle do depozytu wrzucam, ja to powinienem sprzedać no ten pierścionek to wrzucimy jednak do depozytu e, poroża jelenia po co mi to jest w ogóle no fajnie faj, fajnie itemek z Hal z tej z wielkanocy no ale to też powinno pójść do tuni już powinno pójść do tuni tego w ogóle nie potrzebuję no i chyba mi się miejsce w depozycie skończy Dobra, no, tą kartę również sobie tam zostawimy. No i nic, niech tak będzie. E, moi drodzy, jak wyglądają te dwie bronie, które sobie dzisiaj właśnie sprawdzimy? E, otóż, tak jak w ogóle widzicie, dużo mam buteleczek ze staminą e, z aplikacji. Czekam po prostu, jak będzie event pod Expa, to wtedy wszystkie sobie zużyję i, i liczmy, że. No, przy Ekspie. Moi drodzy, jak wyglądają te dwie bronie, tak kontrastowo porównując. E, ta ma bardzo mocne obrażenia, 1424 na 1574 dodaje sporo SA, zręczności, uniku, no i ciosu krytycznego oraz siły e, ciosu krytycznego, co jest dosyć, e, dosyć ważną kwestią. Ogólnie to jeszcze. Tak w trakcie pójdę rozdać umiejętności właśnie pod głęboką ranę, ponieważ ostatni raz z głęboką raną grałem chyba 30 poziomów temu, więc mam, wiecie, z 30 punktów plus minus do rozdania tutaj właśnie no po prostu pod tą głęboką ranę, bo tych umiejętności mi troszeczkę brakuje, no jasne. No i się plik mapy nie chcę załadować, jest jakaś... O, ekstra załadowało się, dobra. E... No, także troszeczkę mi tych umiejętności brakuje. No i ogólnie tak widzicie zręczność, krytyk, unik i SA. Tutaj macie w taki sposób. SA więcej. Życia mi dodaje 1800, co jest, powiem Wam, sporym plusem dosyć. Niestety nie, nie dodaje mi uniku, ale zmniejsza unik przeciwnika. Obrażenia o 300 mniejsze, ale jest tutaj to 21% szans na głęboką ranę. Więc ja sobie to oczywiście od razu założę. I co ta głęboka rana nam daje? Aktualnie, tutaj mam moje. Nie, nie tu. Tutaj mam moje aktualne umiejętności, jeżeli chodzi o głęboką rany. Wybaczcie, że podciągam nosem, ale po prostu po prostu właśnie jestem troszeczkę chory. Tak jak widzicie, mam tutaj wrodzoną szybkość precyzyjne rany, plus 7% szans na głęboką rany. Także chyba będę miał te 28%, więc to już jest naprawdę dużo. No i tu mam umiejętność bolesne rany, który dodaje mi bonus 569 obrażeń do głębokiej rany, czyli naprawdę sporo. No ale zobaczmy, bo tak jak mówię, mam tutaj do rozdania. Ale strasznie się tnie Margonem, troszeczkę punktów, dlatego zobaczmy il, ile ja mogę jeszcze rozdać. Okej, okay, no mogę tylko jeden punkt tutaj w to dać, krytyczne przyspieszenie, czy to mnie aż tak interesuje? Bardziej mnie interesuje tutaj spec broni pomocniczej, zwiększenie krytyka na broń pomocniczą, mistrzostwo mieczy, ja bym to podbił na maksa. Naturalny unik, czy ja potrzebuję uniku, czy ja nie mam 50%? 45%, oj to niedobrze, oj to niedobrze, przyda mi się więc chyba ten unik na maksa, tak mi się wydaje. Swoboda ruchów to niekoniecznie, krytyczne przyspieszenie, no to w sumie jak najbardziej, tu nawet nie ma co się zastanawiać nad tym zbytnio. E, mocne trafienie krytyczne, no to jest spoko. Czekajcie, a ile ja mam tutaj? Tutaj mam mocne trafienie. 8, potrójne, wrodzona, krytyczne przyspieszenie. O, mam tak mało tutaj na krytycznym przyspieszeniu? e to od razu, od, razu też sobie, od razu też sobie tutaj wrzucę. E, mocne, siła krytyka broni pomocniczej, e to tutaj od razu wiecie też. Od razu też, e, od razu też e, sobie po prostu ulepszę. Mistrzostwo walk, tutaj mam jeden. Tutaj również, więc jest ok. E, naturalny unik, a jak tutaj mam unik. 12. 12 to jest maksimum. Aha, okej, okay, no to dobra, tutaj też ten jeden punkt dam. Ehm, mocne trafienie. No tutaj mam aż 9 punktów w to dane. No, w sumie przydałby mi się ten krytyk broni pomocniczej, nie? Więc może wrzucę w to troszeczkę punktów. Tak samo myślę, tak samo myślę, że mogę spokojnie tutaj to 9 dać. Ehm, mistrzostwo mieczy chyba sobie na razie podaruję, bo to i tak ma małą szansę, więc a biorąc pod uwagę, że, że mam te. 10 punktów mi zostało do rozdania masakra, patrzcie jak się gratnie, to jest coś, coś nie do pomyślenia. Jakaś masakra, no ale dobra. Tam też coś pisali na blogu, tam na tym... na forum, że jakieś problemy są, więc no, widać te problemy dotykają mnie również. Kurde, strasznie jestem ciekaw, jak mi z tą bronią pójdzie, bo jednak życia będę miał te 1800 życia robi swoje. Ojku, jak dobrze, że ja tego podwójnie nie kliknąłem, bo mi się do Eder przeteleportował. Znaczy, no, wiecie, to nie jest dla mnie koniec świata, ale, ale mimo wszystko. Okej, okay, co jeszcze e, chcę zrobić? Jaką umiejętność, bo zostało mi 10 punktów. Na pewno błyskawiczny cios, tak? Błyskawiczny atak, błyskawiczny cios, nie wiem jak to się nazywa, e, bo, bo tego mi brakuje. Tego mi brakuje. Yy, również właśnie tutaj dania w ten yy, błyskawiczny, błyskawiczny cios Patrzcie, patrzcie co się dzieje, no plik mapy mi się nie chce wczytać, co za masakra, dlaczego akurat jak nagrywam odcinek <laughs> Dlaczego akurat jak nagrywam odcinek, to jakaś masakra, w ogóle muszę to z, z ten, z mumii w końcu sprzedać, bo jakoś tak nie chce mi się, ojejku w ogóle ilu, ilu ja rzeczy nie sprzedałem? tu jeden item, tu jeden item Coś się tu wyprawia. No i znowu się flick mapy nie będzie chciał czytać pewnie. E, no bo tak jak mówię, błyskawiczny atak również no jest bardzo ważny, jest bardzo ważną umiejętnością. E, no a ja jakby na tym drugim zestawie również nie mam go e, jak gdyby ulepszonego. No i musimy odświeżyć. Oj, jak tak ciężko to będzie szło, to co, coś dzisiaj czuję, że chociaż... W ogóle też oby ten tuzmer mnie, mnie przerzucił, wiecie, bo on może mnie zabić zamiast, i tyle będzie z naszego ekspienia, zamiast, wiecie, zamiast mnie przerzucić na tą, na ingotię, to on nie może zabić, więc, więc trochę, e, trochę lipa. A i ogólnie taka, no nie, dlaczego to się znowu włączyło? Wybaczcie, ja to będę musiał naprawić, nie wiem dlaczego tak jest. Tak się dzieje, jeżeli ktoś mnie zasubskrybuje. Prawdopodobnie chodzi o wersję OBS'a, nie wiem, albo będę musiał zaktualizować. Patrzcie swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, ile mam subów, to, to mam ich tyle. Jak to nagrywam? <grym> Tutaj wam teraz wyświetliłem fajnie na ekranie. No ale dobra. Ehm. Drogi siły, czego my byśmy się chcieli nauczyć? Zranienie w sumie nie jest takie głupie. broni jednoręcznej, to oczywiście, bolesny cios. Tutaj również celny cios. Zmniejszenie szansy na unik przeciwnika. To sobie na razie może zostawię. Wow, ja tutaj mam jakieś. Krytyczny bronią białą. Pownik tam też ostrzy, Ok, ale ja tutaj. O, ok, tu jest błyskawiczny, dobra. Jak ja to tutaj mam rozdane? Ściekłość, No tak, wściekłość jest ważna. Co ona mi w ogóle daje? Wściekłość. Trzy tury po otrzymaniu krytyka. Ło. Wow ho to pewnie, pewnie, że chcę. Tutaj siła krytyka fizycznego, to na pewno wytrzymałość. Tu chyba mam w to nawet dwa punkty. Hmm. No jak tak patrzę, to, w to patrzcie, w tym zestawieniu mam więcej punktów życia niż w tym, no co nie? <laughs> Jakieś dziwne. Dobra, to sobie damy teraz tutaj. Tą wytrzymałość, no i ja bym dał w silne uderzenie. Aha, nie mam już punktów umiejętności, okej, okay, spoko. E, ile ja mam punktów życia? Aha. Mam mniej. <grytanie> mam mniej na tym zestawie, który teraz mamy. Nie wiem dlaczego tak jest, bo w sumie zmieniłem broń, więc jak gdyby zastanawiam się, co jest z tego przyczyną. Nie wiem, w sumie. Dziwne. Hm. Ciekawe. No nic, będę musiał się tam przyjrzeć. Pewnie gdzieś po prostu w sprawności fizycznej tutaj nie dałem. Nie no, tu jest jeden punkt. A tutaj jest ile? Sprawność fizyczną? Też jeden. Rodzona szybkość, poprawa kondycji, wytrzymałość. No mam dwa wytrzyma... Aha! Jejku, jestem głupi. No, jasne, że w tym drugim zestawie będę miał więcej punktów życia, bo mam po prostu dwa w tą wytrzymałość, a nie jeden. A wiecie, ja pomyliłem i od razu, jakby z pierwszym zestawem, utożsamiłem e, tą broń pomocniczą. Czyli, jakby zakładałem, że jak przełączam na drugi zestaw, to broń mi przeskakuje. Znaczy, tak wiecie, gdzieś tam w głowie sobie to tak ułożyłem, że i, i, i wiecie, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w drugim zestawie mam mniej życia, znaczy, mam więcej życia, jeżeli e, mam broń w pierwszym zestawie. Jakby nie, nie połączyłem tego faktu, że skoro mam broń w pierwszym, to i w drugim też, bo. To się łączy. I, i właśnie wyszedłem z takiego założenia: no, no to kurde, jak, jak mogę mieć więcej, jeżeli w pierwszym zostawie mam broń, która mi dodaje 1800 życia? No logika żadna, no ale cóż, no ale cóż, tak było. Tak, tak było. Nie wiem, w sumie coś mnie, coś mnie przy, przyćmiło. Ogólnie z tego co wiem. Dosyć dobrze się expi z głęboką raną. Ja muszę przyznać, że expi, expiłem z głęboką raną, ale nie pamiętam szczerze, jak to wychodziło. Na pewno w PvP będzie troszeczkę mi troszeczkę łatwiej, bo jednak to na przykład takich paladynów, no to taka głęboka to jest po prostu zbawienie autentycznie. E, autentycznie jest to zbawienie dla właśnie w walce przeciwko takim paladynom. Ok, liczmy, że ten gościu nas teraz prze, przerzuci tam. Powiem wam tyle, tylko raz mi się zdarzyło. Że, że mnie zabił, jak płynąłem na ingoty, więc liczmy, liczmy że, że jakby. No to, to to był tylko raz i nie skończę w Tuzmer. Ok, udało się świetnie. Teraz tylko, żeby nie było wybite i już w ogóle będzie świetnie, no ale niestety chyba tyle szczęścia to my nie mamy. W sumie jest też taka charakterystyczna pora, bo jest 21., więc <laughs> osoby, które mają ten poziom, tak mi się wydaje, że właśnie tak. Średnio, wiecie, eee, o, o takich porach, chociaż sumie, co ma poziom do pory grania, nie, nie wiem, wiecie, bo pierwsze co sobie pomyślałem, że osoby, które mają taki poziom, to raczej są osoby, wiecie, już takie bardziej dorosłe, którym się trochę więcej może chce, ale potem sobie pomyślałem, że co ma piernik do wiatraka, wiecie, osoby młodsze mogą równie za wzięcie grać, co osoby dorosłe, tutaj nie ma, nie ma jakby żadnej y, istotnej korelacji między tymi, y, między, no jakby... Zgubiłem się w momencie, w którym użyłem trudnego słowa. E, jakby nie ma żadnej korelacji między tym, jak często... E, kurde. Właśnie. Bo korelacja to jest powiązanie i nie, wyleciało mi w ogóle z głowy, co chciałem powiedzieć, tak żeby nie było, że nie znam trudnego pojęcia, to już wiecie, jeżeli, jeżeli wy nie znaliście, to już możecie, wiecie, iść do szkoły się pochwalić, a? a tutaj wiecie, że, że znacie jakieś bardziej e, zaawansowane pojęcie swą drogą. Oglądałem dzisiaj, właściwie dalej mam go tutaj na drugiej zakładce. Jeszcze nie skończyłem, więc jak skończę nagrywa się odcinek, to sobie obejrzę. Polecam wam. Jeżeli interesują Was takie klimaty, o, na szczęście tutaj są troszeczkę tych rogogłowych, więc mogę, mogę sobie oczywiście powybijać. W ogóle co ja dzisiaj odwaliłem? na, na tej wal, walczyłem na aplikacji. W sensie grałem sobie na aplikacji, wszystko było fajnie, ekstra. No, i tam mnie jakaś grupka zabiła. No to stwierdziłem, dobra, tam nie chce mi się leczyć na tej aplikacji amargonemowej. Uleczę się po prostu, jak wejdę do gry. No i co zrobiłem? Wszedłem do gry, patrzę. O, rogo głowy obok, zaatakowałem, zabił mnie. No, i tak. Padłem z takim jednym i to troszeczkę smutek, nie? <laughs> pa, bo paść jednak z takim jednym, jak on ma 160. Kurde, dobrze idzie, dobrze idzie, powiem Wam. 1,1% zabiera mi grupa dwóch takich. No jestem ciekaw, jak będzie z trójką, nie? To mnie, to mnie naprawdę bardzo ciekawie. W każdym razie, wracając do filmu, jeżeli interesują Was takie zagadnienia, chociaż podejrzewam, że nie, nie wiem w jakim jesteście wieku, ale mm, jeżeli interesuje Was ogólnie wszech, wszechświat i tego typu rzeczy, właśnie sobie oglądam. E, taki film o Stephenie Hawkingu, w ogóle to, znaczy pewnie go kojarzycie, nie? To jest naukowiec, można chyba to tak nazwać, że naukowiec, profesor, naukowiec, nie wiem, nie wiem jak go nazwać, ale w każdym razie pracuje nad naprawdę ciekawymi teoriami. Także jeżeli interesują was te tematy, to ja sobie oglądam film Stephen Hawking, Teoria Wszechświata, także po po polecam, to są naprawdę, naprawdę takie, wiecie, rzeczy, które. No, skłaniają do jakiejś refleksji. Także, jeżeli sobie klikacie w jakiś margonem, to możecie sobie puścić to w tle i, i, i być może, być może coś wam, kto wie, być może będziecie pracowali w przyszłości nad takimi teoriami. Tego wam życzę, bo to poza tym, że jest na pewno yy, wiecie, jakaś taka zasługa dla historii, to, to również myślę, że jakaś kaska też jest. <laughs> Dobra, zacznę sobie od walki z tym typkiem. Na pewno minus właśnie w walce w sensie z głęboką raną jest taki, że yy, na przykład takiego tancerza ostrzy, to po prostu trzeba szybko zabić. A głęboka rana jest do wykańczania właśnie takich czołgów, typu właśnie wojownicy, ale powiem wam, z wojownikami najczęściej problem ma tancerz ostrzy, przy ekspieniu szczególnie, bo mają dużo życia i jak go trafią, no to jest troszeczkę lipa, więc e, jak gdyby... Kurde, dobrze, dobrze jest z tą głęboką raną, serio, powiem wam, że jest całkiem spoko. Różnicy w krytyku chyba nie ma, w sensie, jeżeli mam głęboką ranę, a jeżeli jej nie mam, czekajcie... Bo tutaj jest, kto mi dodawał chyba 1%, to również dodaję 1%, więc ogólnie mam 21% szansy na kryta. Jest to w sumie dosyć dużo, jeżeli chodzi o moc krytyk, patrzcie, krytyk pomocniczy 28% no to do 28% to już jest naprawdę dużo. No tak jak mówię, z tą głęboką raną to 500 ileś tej głębokiej rany, bo ile ja tej głębokiej rany swoją drogą zadaję? Tutaj jest, że niby 200 coś, ale tak jak tam widzieliście mam od umiejętności plus 671, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo, to na, podejrzewam, że naprawdę, naprawdę mega mi pomaga. O, zobaczcie, nic mi wojownicy nie zabrali, co normalnie, e, normalnie mi się nie zdarza, że tak to, no, więc, więc spoko, bo szkoda tylko, że wpadłem na ten dobry pomysł na 155 poziomie, e, kiedy ja tą broń już mogłem kupić dawno, no ale nic, e, no ale nic, cóż, wa ważne, że w ogóle na niego wpadłem, to, to, to się zawsze liczy. E... Powiem wam tyle. Radziłem sobie tutaj na, ty, na tej ingoty już od pewnego czasu. Chyba też wiecie co? Bo tak jak pamiętacie, chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że to tak jest różnie tak 50 na 50. Raz sobie radzę, raz nie radzę. To teraz rzadko kiedy tutaj padam. Wydaje mi się, że również jakby znaczenie. Całkiem spore, a to jaki macie level? Czyli jeżeli te stworki są dla was, mają ten kolor poziomu taki charakterystyczny, czyli e, albo, czerwo, albo czerwony, albo. E, nie wiem jak to powiedzieć teraz, bo ja nie do końca ten kolor widzę. O tak jak ten wojownik ma, widzicie? Ten kolor się troszeczkę różni. E, dla osób, które nie wiedzą, ja mają troszeczkę wadę i troszeczkę nie rozróżniam. W sensie jakby. Nie, widzę, że to inny odcień, ale nie mogę go nazwać. To jest chyba żółty. Jeżeli się pomyliłem, to mi wybaczcie. Żółty albo złoty. E, no to jeżeli. No to jeżeli e, po prostu taki potworek ma nad wami taką przewagę, że właśnie o, jego poziom jest na taki charakterystyczny kolor, no to wydaje mi się, że otrzymuje on pewne, pewnego rodzaju bonusowe statystyki. Tak mi się wydaje, w sensie, że wiecie, ma zwiększone szanse na krytyki i w ogóle. No, może się mylę, ale, ale, ale tak mi się wydaje, że... Że tak to wygląda, dlatego wraz z, z wbijaniem poziomu, po prostu nawet jak nic nie zmieniacie w ekwipunku, to jest dużo łatwiej. Aha, i jeszcze taka ciekawostka. Patrzcie, błogosławieństwo jest na 152 poziom. E, ja mam 155, czyli założyłem je na 152 i od tamtego czasu wbiłem e, 3 poziomy. Czyli to błogosławieństwo, to błogosławieństwo trwa 360 minut. E, czyli plus, minus e, wypadają 2 godzinki na poziom. E, więc wydaje mi się to dosyć. Dosyć, dosyć dobrym wynikiem, tak? Bo to zawsze ten jeden poziom dziennie można wbijać. Na pewno wszystko ruszy do przodu, jak wbije 160, ponieważ no, 160 wiąże się tutaj z nową bronią jednoręczną, której jednak obrażenia są o 200 większe, więc jakby na to nie patrzeć, jest to dosyć dużo. Nie wiem, jak z bronią pomocniczą. O kurde, z tym, z tym mogę mieć tu problem, właśnie, bo powiedzicie, tego, tego trzeba szybko pokonać i tu się pojawia, tu się pojawia taki problem. Że ja nie do końca mam teraz co tutaj zdziałać. Jakby... Widz, widzicie, ta, ta głęboka rana... A mu nie weszła. Aj. Nie dobrze. Dobra, no z takimi po prostu muszę walczyć durowo. Ta głęboka rana jest mocna, ale no tak jak mówię, no tutaj trzeba mieć. Ona jest dosyć mocna na wojowników. Oparcie, na, szy na szybkiej taką trujeczkę pocisnęliśmy, i zostało mi ponad 50%, więc jest to dosyć dobry wynik. Ogólnie, moi drodzy, no, ekwipunek mam do wymiany, po prostu, to ja wiem, ja to, to fajnie wygląda heroiki, ale jakby się nam to nie Jakby się na temu bliżej przyjrzeć, to jest na 125 poziom. To jest, wiecie, 30 poziomów. <grym> 30 poziomów mam więcej niż ten item, wiecie, niż po prostu. no wiecie, 35 poziomów mam wyżej niż jest. Na ten item wymagany, poziom, nie wiem czy rozumiecie. A tutaj 123, także również do wymiany. Planuję to wymienić, może na ten taki naszyjnik. On się coś tam z orkami nazywa na 140. Tylko on jest dosyć drogi, on kosztuje w okolicach 40 milionów. Więc no takiej kwoty nie posiadam. Znaczy być może posiadam w depozycie, ponieważ w depozycie mam dwie tarcze kościeja heroiczne. Obie są odwiązane, kupiłem je po prostu za naprawdę jakieś bezce w sensie za naprawdę za jakiś śmieszny hajsik. Bo za obie łącznie dałem 22 miliony za heroiczne tarcze kościeja obie. Także zysk tutaj minimum będzie dwukrotny, tak podejrzewam, bo one teraz chodzą po 20 milionów. Po prostu kupiłem je w trakcie tego, jak trwały te wszystkie wiecie loterie loterie, wyzwania i w ogóle i po prostu ceny wtedy tych wszystkich heroików tutaj znacznie, znacznie spadają i naprawdę jest wtedy okazja do do tego, żeby sobie zarobić, bo jeżeli macie jakiś kapitał, powiedzmy macie 50 milionów na swoim koncie, no to możecie właśnie zainwestować te 50 milionów i gwarantuję po prostu, w Margonem tak naprawdę jest łatwo zarobić, tak wam powiem, bo te ceny nie są stałe. Ceny, jeżeli chodzi o itemy na aukcjach są naprawdę różne, są różne po prostu. Jeden, niektóre itemy jeden dzień potrafią kosztować tyle, drugi tyle, nie? więc to naprawdę ceny nie są stałe, więc jeżeli macie, jeżeli macie jak zainwestować, to polecam, szczególnie kiedy są wyzwania, bo każdy chce wtedy, każdy chce wtedy posprzedawać swoje towary. I po prostu wystawiają je za, przebijają oferty konkurencji i wystawiają w efekcie śmiesznie niską cenę i po prostu naprawdę idzie się obłowić e, takimi właśnie tanimi, e, znaczy tanimi, mocnymi heroikami kupionymi tanio, o w taki sposób. Kurde, nie widzę czy na niego weszło głęboka rana czy nie. Ok, zobaczmy sobie mniej więcej jak to działa na wojownika. Ja, ja, ja go teraz zostawię z tą głęboką raną, nie, nie jestem pewien na ile ona tur trwa. Okej, okay, skończyła go już bić. No ale w sumie, biorąc pod uwagę, że ja na, na tą grupę, na tej grupie zwykle padałem, Je, ja jej w ogóle nie biłem, bo, bo zwykle. O, tam jest elita, nawet nie wiedziałem. Bo zwykle padałem, a teraz sobie poradziłem całkiem fajnie. No tylko wiecie, w drugą stronę to działa. Teraz e, prawie padam na grupach, e, w których znajduje się tam coś ostrzy. To też również jest. E, jest jakaś uwaga, ogólnie patrzcie, 300 tysięcy zapłaciliśmy za, za przyjazd, za po prostu tutaj dostanie się, a już praktycznie e, troszeczkę, myślę, że połowa e, spokojnie mi się zwróciła, dlatego no, jeżeli ktoś mówi, że, że nie opłaca się tu płynąć, chociaż nigdy się nie spotkałem z taką opinią, bo to jednak ekspowisko, <laughs> ekspowisko no dosyć dobre. No to no, no to cóż, ja się z tym nie zgadzam i jak najbardziej opłaca się tu płynąć, bo idzie szybko odrobić. Jeszcze jak gracie na aplikacji, to już w ogóle ja wam mówię, ja na aplikacji sobie cisnę rano, jak do szkoły jadę autobusem, to wiecie, ofensywne, pyk-pyk-pyk na telefoniku i, i naprawdę wszystko to sprawnie wychodzi. Czekajcie, czy tam się daje się jeszcze jakoś jakkolwiek w bok? No to tu już nie podejdę. Możemy jakoś tam spróbujmy w sumie. Rzadko kiedy akurat tam chodzę. W sumie to nigdy, praktycznie pra, zawsze zatrzymuję się tutaj i, pod, wiecie, czekam aż się zrespi i sobie wracam. Tak po prostu um, to robię. Lubię ogólnie to miejsce, o tu, tę grotę, bo tu jest sporo trójek, tu się naprawdę dobrze ekspi, a czy kiedyś nie, bo kiedyś walczyłem z nimi wszystkimi na turowej i to naprawdę jest tak żmudne, ale teraz w ogóle parczę ten HEOMP 115 poziom też do zmiany powiem wam fajne są temy za denary no ale z drugiej strony jak ja zaraz wy, wypadam wiecie z tego przedziału to też nie ma co wydawać nie wiadomo jakiej fortuny dlatego też właśnie się staję czy na przykład ten naszej za 40m czy to mi się opłaca czy ja go zaraz nie będę zmieniał w ogóle właśnie jest pierścionek na 157 heroik zapomniałem o nim zapomniałem o nim tylko trzeba zrobić quest a ten quest jest chyba dosyć długi jeżeli się nie mylę na ten pierścionek heroiczny tak, on jest chyba dosyć długi. No nic, zobaczę, zobaczę. Zobaczę, sobie właśnie zapomniałem o tym, to idealnie zrobię ten quest jak mi się błogosławieństwo skończy. O, tu jest mocna grupa. Mocna grupa dwóch wojowników plus elita, to jest to jest bardzo mocna grupa. Trochę trochę może być za mocna. Chociaż nie, ja mam Widzicie? Głęboka. Naprawdę, głęboką z nimi wygrałem. No, no wygrywam z nimi po prostu głęboką. Pomijając fakt, że ja mam dosyć, wiecie, wysoką skuteczność. Raczej też ostrzy rzadko kiedy chybi, e, ponieważ, e, no, ma te, zadaje obrażenia i z broni głównej, i z broni pomocniczej. No i również ma to obniżanie uniku e, przeciwnika, więc jakby rzadko kiedy tutaj chybie. Ile ja w ogóle tego uniku mam? Niestety 45%. Jest to, jest to, jest to troszeczkę problematyczne. Dobra, myślę, że najpierw tu wyjątek i trzeba bić najpierw tego wojownika, bo on jest dosyć mocny. No. <noise> Dosyć mocny 7000. Ja z nim nigdy nie mogę tutaj zaorać, go, go nie mogę po prostu nigdy zaorać, patrzcie. 1366 mu mówiłem od głębokiej rany i tak i tak poleciałem. No ale nic moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja sobie spokojnie, wejdę na aplikację, trochę tam po ekspie i wszystko mi się zwróci. Także no cóż, trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że nie zawsze uda się każdą walkę wygrać. Ja wam dziękuję za uwagę. Liczę, że film się spodobał i Cóż, zachęcam do oglądania reszty filmów. Jeżeli e, chcesz być na bieżąco, a nie subskrybujesz, to subskrybuj, zachęcam. E, I to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Jeszcze raz dzięki, że oglądacie. I cóż, 40 odcinek z Margonem. Lecimy do setnego. Oby. <laughs> Cześć.